Z okazji Dnia Seniora Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu przygotował koncert Ludzi Złotego Wieku. W programie znalazły się występy muzyczne i teatralne uczniów Gimnazjum nr 3 imienia Euroregionu Nysa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Adama Mickiewicza oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imieniem Oskara Kolberga w Lubaniu. Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask i tak nam było dobrze, kochany, wśród złotych liści, wiatru i gdy wiatr kasztany otrząsał wiadem, szepnąłeś nagle, zniżając głos. Odjeżdżam dzisiaj, lecz tam, gdzie jadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Kochany, posiadania na garbie wieku lat 40, tak jak to teraz mam, to jest taka szalenie daleka jakaś perspektywa i zastanawiałem się, Boże, czy to mój, jaki ja wtedy będę stary. Teraz wiem, że tak naprawdę życie nie zaczyna się po 20, po 30, zaczyna się po 40, a wy doskonale wiecie, że najbardziej wartościowe jest wtedy, kiedy kończy się lat
50. Szanowni Państwo, przede wszystkim życzę Wam tego, abyście w zdrowiu, radości spędzali kolejne dni mijającego roku, żebyście w zdrowiu i w radości weszli w rok 2013, a ze swojej strony deklaruję, że my jako samorząd miasta Lubania będziemy Was wspierać i będziemy starać się wspomagać Wasze pomysły i Wasze potrzeby, tak aby ta jesień życia, co zostało tutaj już powiedziane, przemijała jak najbardziej radośnie i jak najbardziej pogodnie. Życzę wszystkiego dobrego dla Państwa, dla rodzin. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, za to, że nas zauważacie, za to, że możemy się realizować, spotykając się, ucząc się, zwiedzając, za pomoc finansową, po prostu za wszystko, tak od siebie. Dziękujemy bardzo i chcemy też to. My, nieco młodsi, uczymy się całe życie, ale uczymy się też tego wszystkiego od Państwa. Mamy dobre wzorce w postaci tych mieszkańców, zacnych mieszkańców naszego miasta, którzy parę lat temu w swojej młodości, dojrzałości piastowali też wiele znaczących funkcji w instytucjach, w jednostkach samorządowych. Nauka nie poszła w las, jak widać. Proszę Państwa, z racji dzisiejszego spotkania przytoczę taki cytat. Idź tam, gdzie ludzie pieśni śpiewają. Źli ludzie, ach wierzaj mi, ci pieśni nie znają. Miłego, miłego dnia wszystkim Państwu. Dziękujemy serdecznie za to. Tak to było, tak to wyszło. Plus 60, szybko przyszło. Pokrył cień młode lata, emerytura. Razy 43 lata. Coś trzeba robić, inaczej się nie da. By nie narzekać na choroby, leki, rzekł biedak. Z klubu seniora korzystać trzeba. Coś trzeba robić, coś nowego zyskać. Zaczęło się od chóru. Próby, śpiewanie, zrobiony program to występowanie. Czy to wiosna, lato, jesień, czy kolęd pora. Występy w klubach seniora. Wywołujemy uśmiechy, czasem łzy wzruszenia. Zaczęło od programów pisać wiersze. Trudno, czasem mnie nie ma. Z klubu seniora korzysta około 100 osób, panowie, panie. A ja zaczęłam na szkle malowanie. Nawet się nie zorientowałam, że to już minęło. Plus 60, plus 70, plus 80. Obecnie na płótnie farbami olejnymi maluję świat. A właśnie 4 sierpnia ukończyłam 80 lat. Jestem seniorem. Trzeba żyć, inaczej nie będzie. Tak musi być. Senior to ktoś, co ukończył 18 lat. I to nie raz. Ale niech tylko jemu będzie znany ten iloraz. Niech obłączony jasny, pokrót Twój.
Dalej. Staruszkino, co chcesz? Ja nie miałam.